Dziś, 26 maja, wszystkie mamy mają swoje święto. Tego dnia dzieci udadzą się do swoich mam, aby złożyć im życzenia i podziękować za miłość, za troskę, za przyjaźń i przede wszystkim za to, że po prostu są. Dziewczynki, czego będziecie życzyły dzisiaj mamusiom z okazji Dnia Matki? Wszystkiego najlepszego Dniu Matki. A dlaczego ten dzień jest taki szczególny? Bo to jest święto naszej mamy. A za co kochasz swoją mamusię najbardziej? Za uczy nas do szkoły wszystko, uczy nas czytać i nas kocha. I za co chciałabyś jej najbardziej podziękować dzisiaj? Za to, że uczy mnie czytać do szkoły. Słuchaj, tutaj masz kwiatka, podaruj dzisiaj go mamusi i podziękuj jej. Czego życzy pani sobie dzisiaj z okazji Dnia Matki? Zdrowia chyba, bo to jest najważniejsze. To jest najważniejsze, bo wszystko inne to przyjdzie i pociechę z malucha, bo to A jest czego, naprawdę. Czego będzie pani życzyła swojej mamie dzisiaj? Ja bym chciała właściwie to tylko podziękować, bo za to, że jest, że zawsze mnie wspiera bez względu na wszystko. To jest naprawdę wspaniała matka. To kwiatek dla twojej mamy? Tak. Czego będziesz jej życzyła? Szczęścia, najważniejsze. Mhm. Chciałybyśmy życzyć wszystkiego, co dobrego, wszystkiego najlepszego. Mhm. Słuchajcie, a dlaczego wasze mamy są takie wyjątkowe? Bo na pewno są szczególne. Bo dbały o nas. Tak, dbały o nas przez całe życie i są dla nas wsparciem i wszystkim, co jest najlepsze na tym świecie, naprawdę. Matka to najważniejsza osoba. Mhm. Matkę trzeba zawsze szanować i taki ten dzień pozostanie chyba na zawsze u każdego jest w pamięci. Mhm. I to jest szczególnie dla każdej osoby. Dlaczego? No bo mama ma dzieci, jest bardzo zadowolona ze swego życia, że doczekała się dzieci, dorosłych wnuków. Ja już i prawnuki mam. Ale mamusia ma dziś urodziny. Ale ja jeszcze też. Mam urodziny w dzisiejszym dniu. Tak. To za co pani by chciała podziękować swojej mamie? Przede wszystkim za to, że mi życie dała. Mhm. Że się wykształciłam. Że mam zawsze na mamę mogę liczyć. I mamusia na mnie. I tak sobie razem jesteśmy. Każdego dnia powinniśmy dziękować mamom, że są dla nas takie, a nie inne. W każdym bądź razie. Proszę tutaj kwiatek dla mamy. Mogę jeszcze jeden prosić. Dla ciebie Dziękujemy. Też. Podarujcie mamom i życzcie im... Mamy. Życzcie im wszystkiego najlepszego. Tak. Dziękujemy bardzo. Wszystkim mamom, to najważniejsze. Widzę, że pani też dzisiaj dostała upominek. Od kogo? No, prawdę mówiąc to nie, bo ja wnuczkę odbierałam ze szkoły i kupiłam dla niej, żeby ona dla mamy swojej miała. A ty co chciałaś byś powiedzieć swojej mamie dzisiaj? Nic. I zapowiedz, co zrobiłaś? Czy w szkole zrobiłaś na mamusi coś? Laurkę. No i się do niej przytulić. Przytulić się? Tak. Co napisałaś na tej laurce takiego miłego dla mamy? No, żeby żyła 100 lat.